Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Powiem Wam tak. Dzisiaj czuję się o niebo lepiej. To, co było wczoraj, to ja naprawdę do tej pory nie wiem, co to było. Ale pogoda mnie trochę zrobiła w konia znowu. No bo tak wstałam sobie właśnie wcześniej z myślą, żeby przed pracą zdążyć pójść. No ale niestety. Pada. Więc po prostu pojadę do pracy wcześniej, przez co może mi się uda wyjść wcześniej i najwyżej wracając z pracy gdzieś się zatrzymam i pójdę na ten spacer, bo tak szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia, jak to z tą pogodą. No tak, u nas jest po prostu brzydko i pada. Zimno i pada. Także szału nie ma, moi drodzy Państwo. Oglądałam teraz w zasadzie przed chwilą vloga z nadmorza u jednej z dziewczyn. No powiem Wam, że jest to, co mówiłam. Każdy kombinuje, co tu zrobić, jak tu zabić czas. I wszyscy szukają jakiejś alternatywy. Boże, jak ja to dobrze znam. Jak ja to dobrze znam. Z dziećmi przecież. Kiedyś Wam opowiem, a może Wam już opowiadałam, bo nie pamiętam. O wakacjach w Kłapowie. To były nasze ostatnie wakacje nad polskim morzem. I podczas tych wakacji dostaliśmy tak w dupę, powiem Wam szczerze, że to była po prostu, ja to, nie wiem, to było z 15 lat temu. No na pewno, bo jeszcze tutaj nie mieszkaliśmy. To gdzieś tak najmniej 15 lat temu. I powiem Wam szczerze, że byliśmy 2 tygodnie i 2 tygodnie lało. Te wakacje po prostu zrujnowały nas psychicznie. Finansowo to już nie powiem, bo zawsze wcześniej jeździliśmy do Pustkowa. Wtedy jeszcze do Pustkowu było takie mało popularne, było bardzo fajnie. Bo teraz to już chyba raczej każdy wie, gdzie jest Pustkowo i każdy chociaż raz tam był. Natomiast jak myśmy zaczynali, znaleźli w ogóle to Pustkowo, to była taka maleńka wioseczka, w której naprawdę niewiele było. Poza idealną plażą, zejściem do morza, ale jeździliśmy tam przez lata. Ja nawet sama z dzieciakami, z psem jechałam tam na przykład na 3 tygodnie i siedzieliśmy nad tym morzem. No ale któregoś pięknego razu mnie kopło, że byliśmy tam już tyle razy. No nie, niesmaczne są te oliwki. Że byliśmy tam już tyle razy, że jakby nie było pogody, to co tam robić? Pojedźmy gdzie indziej. Pamiętam, że to była najgorsza decyzja w życiu. Bo znaczy najgorsza, no, źle powiedziane, no bo w Pustkowie też byłoby dokładnie to samo, jakby była taka sama pogoda. A pewnie była w tym czasie, bo to był sierpień nad polskim morzem. Do tej pory, jak oglądam zdjęcia z tych wakacji, to mam taką polewę z tego, bo jestem ubrana, jakby był październik, grudzień, na tych, zresztą wszyscy jesteśmy ubrani. Jakby był październik, grudzień. Także 2 tygodnie non-stop lało. Były tylko takie chwile przejaśnienia. Tak mi się właśnie, no jakby trafił tak jak teraz, to identyko. Czy to 10 stopni, czy 9 i deszcz. Bardzo współczuję tym, co teraz pojechali, bo wiecie co, to są wydane pieniądze. Ogromny zawód, bo człowiek cały rok czeka na ten urlop, na to, żeby poleżeć, powygrzewać się.
Jeszcze jak jedziecie z dziećmi, to Boże, weź tutaj teraz zapewnij atrakcje dzieciom. No bo przecież musisz coś dla nich zrobić, no pojechały na wakacje i tak dalej, żeby odpoczęły, miały co wspominać. A prawda jest taka, że jak jest słoneczko, to sama plaża i morze już jest ogromną atrakcją i jest dużo łatwiej. Dobra, uciekam jeść. Takie śniadanie, do tego będzie bułka. Jeżeli coś jecie, życzę Wam smacznego. Jeżeli nie macie pomysłu, a macie kilka rzeczy w lodówce. Konstrukcja do miski, hop do miski, wszystko i leci. Dobra, wracam do auta. Trochę wieje, więc nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale udało mi się zrobić. Udało mi się w ogóle wcześniej pojechać do pracy, przez co udało się wcześniej z niej wyjść i zrobić spacer, bo chciałam dzisiaj jeszcze iść na rower, wziąć psy na spacer, także trochę sobie tego zaplanowałam. O Boże, tutaj jest takie, mówię, zdradliwe to miejsce, nie lubię tutaj chodzić, bo tego nie widać, ale cały czas idziecie pod górę. No fajnie się potem schodzi z góry, ale to pod górę, normalnie aż pośladki. Chociaż dzisiaj tak mam dobry czas. Dobry czas i dobry dystans, coś jedzie. Takie powitanie po pracy, to ja rozumiem. Dzień dobry. Biegiem leciały. Moje maniutkie, kochane. No i coś się chmurzy, więc cholera wie, czy to za chwilę padało nie będzie. Dobra, lecę do domu, bo tam zaraz drugie czorne będą się witać. Tak, moje kochane, pyszna trawa, co? Pyszna, pyszna. Taka bardzo pyszna. Cześć! Cześć, dziewczynka! A gdzie ty byłaś? Gdzie ty byłaś, jak ciebie szukałam? O Jezu, nie mam czasu. Matko, nie dotykaj, nie mam czasu. Cysia, lwu. To sicę widzisz, za mną się schowała, bo ciebie widzi. Ty przestań. No co ty? Kota mi pogoniłeś i co to teraz będzie? To jesteście ciekawskie jednak, naprawdę. Jak tam dziewczyny? Właśnie wróciłyśmy ze spacerku z dziewczynami. Powiem Wam, zwariować idzie z tą pogodą. Przez chwilę na spacerze... Co tu jest? A tu jest Koko. Mati poszła się położyć do przed... Matunia, gdzie to ty jesteś? Gdzie to ty jesteś, Matunia? No i tak myślałam, czy by nie pójść na rower, ale powiem Wam szczerze, że zaczęło padać, a teraz wychodzi słońce i znowu taka czarna chmura. Także powiem Wam szczerze, konia z rzędem temu, kto wyrobi. Wskazuję na to, że to jest ostatni film nagrywany tą kamerą. O ile wszystko dobrze pójdzie, bo w paczkomacie już jest gotowa. Jest oki tir pojechał, a jak on się tam wykręci? Jest gotowa do odbioru przesyłka, tylko ktoś musi po nią pojechać. I poproszę syna, żeby ją odebrał. Boże, co mi się tu stało? Nie wiem. Słuchajcie, dzisiaj słuchałam bardzo fajnego podcastu. I chętnie bym Wam go poleciła. Ale ja go słuchałam jadąc. Telefon miałam w torebce. To był któryś z kolei, który mi się podświetlił. Nie wiem, który to, ale mniejsza o większość. Słuchajcie, podcast opowiadał bardzo fajną historię, w zasadzie do meritum. Chodziło tutaj o niezależność finansową, chodziło o niezależności finansowej kobiet. Nie podejrzewam, tylko na pewno są takie związki, gdzie ta niezależność finansowa, brak niezależności finansowej może dotyczyć i mężczyzn, bo to naprawdę może działać w dwie strony. Ale chciałam Wam powiedzieć, że słuchajcie, to jest tak ważne, ta niezależność finansowa w każdym wieku. Nieważne, czy ty jesteś młodą dziewczyną, czy ty jesteś starszą kobietą. Życie bywa tak różne i tak nieprzewidywalne, że naprawdę, ja już nie mówię o tym, że wiecie, facet czy kobieta was zostawi,
związek się rozleci, wszystko się rozpadnie, chociaż takie rzeczy się dzieją i to wcale nie rzadko, ale nawet w przypadku śmierci partnera i tak dalej, takie rzeczy są niezmiernie ważne. I to jest taka też ostateczność, ale już przechodząc do takich spraw na co dzień, zobaczcie, jak człowiek inaczej się inaczej funkcjonuje, jakie ma takie poczucie stabilizacji, spokoju, spełnienia, jak jakieś te swoje pieniądze ma. Ja nie mówię, że to muszą być duże pieniądze, bo nie każdy jest urodzony po to, żeby być człowiekiem sukcesu, ale jakieś takie pieniądze, które pozwalają chociażby na takie drobne, niezależne decyzje, naprawdę są bardzo potrzebne. I takie całkowite uzależnianie się od partnera, od partnerki, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jest coś okropnego. Moim zdaniem to jest coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Ja wiem, że są różne sytuacje, że wychowujemy dzieci i tak dalej, bo ja też w takiej sytuacji byłam, jak dzieciaki były małe i tak dalej. No wiadomo, że nie było możliwe pójście do pracy, no bo no nie dało się. Ale teraz tak z perspektywy czasu i tak dalej, powiem Wam, że to jest mega ważne. To jest tak bardzo ważne, żeby być niezależnym finansowo, żeby chociaż jakieś tam swoje, wiecie, nieduże, bo nieduże, ale swoje pieniądze mieć. To daje nam taki spokój w życiu i w ogóle, no ja tak uważam. Ja uważam, że uzależnienie się od drugiej osoby, bo to, słuchajcie, to nie o to chodzi, że ja na przykład mam męża, który dobrze zarabia, ja nie potrzebuję iść do pracy, ja nie potrzebuję niczego. Ja z miejsca tutaj siedząc mówię Wam, że ja bym tak nie mogła żyć. Ja bym tak nie mogła żyć, a bynajmniej teraz z tą świadomością, z tą wiedzą i z tym swoim doświadczeniem, bagażem życiowym, nie. Nie, no nie mogłabym tak żyć. Taki styl życia by mi nie odpowiadał. Już pomijam drugą sprawę, że ja jestem krejzol na punkcie pracy. Nos mnie swędzi, prawda? Ale chodzi mi o takie, wiecie, samoświadomość swojej pozycji, ten spokój i tak dalej. No wydaje mi się, że nie nadawałabym się do czegoś takiego. Znaczy przede wszystkim w życiu bym się nie zgodziła na taki układ. Absolutnie. Albo robimy coś, wiecie, razem, albo każdy robi coś w osobnej dziedzinie, ale coś robimy, a nie tak, żeby na przykład mąż zarabiał, a ja żebym siedziała, jak to się mi siedziała i pachniała. Ja mogę siedzieć i pachnieć, jednocześnie pracując. Rozumiecie, no jakoś w ogóle nie wyobrażam sobie siebie w takim modelu związku. Mówię teraz, bo wcześniej były takie sytuacje, dzieci były małe i no tak życie tego wymagało i ja też rozumiem wszystkie właśnie młode mamy i tak dalej, które są w takiej sytuacji i to absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, kiedy masz możliwość pójść do pracy, a jednak tego nie robisz, bo wygodniej ci się żyje. Ale uwierzcie mi, że wcześniej czy później zaczniecie dostawać cholery, żyjąc w takim układzie, bo to człowieka nosi po pierwsze, żeby wyjść do tych ludzi, żeby wyjść do świata, żeby właśnie mieć to poczucie sprawczości, poczucie niezależności i tak dalej. No ja... Nie jest to kompletnie model życia, który mogłabym wieść. I mówię to bardzo, bardzo świadomie. A jak jest u Was? Bo oczywiście możecie mieć różne zdanie. Jesteśmy, słuchajcie, ludźmi, jesteśmy różni i to nas dzieli. Ale jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Czy mogłybyście na przykład żyć w takim modelu, że tylko facet zarabia, a wy siedzicie z własnej... Zresztą do tej pory jest bardzo dużo rodzin, które tak żyją, że mężczyzna pracuje, a kobieta zajmuje się domem i tak dalej. I wiecie, ja absolutnie nie mówię, że ona nic nie robi, bo same wiecie, ile w domu jest pracy. Tylko chodzi mi tutaj o tą właśnie niezależność finansową kobiety w tym momencie. Bo wiadomo, że mąż wtedy przynosi wypłatę, czy tam, no nie wiem, prowadzi jakiś biznes i tak dalej, ale jest ta jedna osoba, która zarabia te pieniądze, natomiast ta druga jest uzależniona od tej pierwszej. Widzicie się w takiej sytuacji? Bo ja nie, mówię szczerze, że nie. Ja wolę przyjść do domu, paść na przysłowiowy pysk, jak to się mówi,
ale mieć to takie poczucie sprawczości, mieć to takie poczucie niezależności, mieć to poczucie, że jeżeli mi się tam zachce czegoś, ja nie mówię, żeby szaleć, żeby kupować, słuchajcie, Mercedesa, ale chociażby jakiś głupi krem, czy cokolwiek, to ja na ten krem mam i nie muszę się nikogo prosić, pytać, czy mam ochotę coś kupić, nie wiem, mężowi, dzieciom, to wiecie, jakiś budżet na to jest. No i tak mnie właśnie dzisiaj bardzo tak zastanowił ten podcast, który słuchałam, bo słuchajcie, wbrew pozorom jest wiele kobiet, które świadomie wybiera taki model życia, że one siedzą w domu, ciężko to też nazwać siedzenie w domu, bo wiecie, no może powinnam powiedzieć, zajmują się domem i nic poza tym nie robią. No wiecie, na jakąś krótką metę, tak żeby odgruzować tą chatę, to może by było dobre, ale wiecie, to by się każdemu przejadło. No, no takie jest moje zdanie, nie chciałabym tak. A wy powiedzcie mi, jakie jest wasze zdanie, a ja idę po kawę, bo już mi tak pachnie, tą kawą ekspres skończył. Idę sobie łyknąć. Widział ktoś wyłuskacza czarnego? Nie tamtego, tylko tego. O tego! Cios tak mam! Przyzwyczajona, że jak coś takiego, to że mogą być smaczki. No twój nos ci nie podpowiada, że to jest czosnek? No weźżeś ty. Mam niedawno odebrana z paczkomatu. No wiuśka ciepluśka. Także bardzo się cieszę, bo dostałam zupełnie nową kamerę. Z nowym tym etui do chowania, a ja to zostawiłam w Grecji w tamtym roku. Po prostu zapomniałam o tym. I powiem wam, że to jest takie dość przydatne z tego względu, że tutaj wchodzi cała... Czekajcie, czy ja to dobrze wsadzam, bo ja już tak dawno tego nie używałam, że nie pamiętam. To żółte trzeba wywalić i tu można wtedy wsadzić całą kamerę do torebki. Ona jest taka w miarę osunięta, ale chyba to źle wsadziłam. Matkości. No zaraz normalnie jeszcze zepsuję. I tyle z tego będzie. Czekajcie, jak to było? Tak to było. Teraz jest dobrze, bo cała soczewka jest schowana i to nawet w kieszeń czy coś, to wiecie, to tak bardzo lubię tą kamerę i bardzo się cieszę, że tak się stało, bo powiem wam szczerze, tak się zastanawiałam, czy co to się, no bo to się tak po prostu zepsuło z dnia na dzień, z minuty na minutę. Nagrywałam, nagle chcę nagrywać, karty nie czyta i tak dalej. Także bardzo się cieszę, że... No i w ogóle ja wam powiem, że to miało być do 3 tygodni, a oni się uporali w 1,5. Także tak. Że tak, udało się ci pospacerować, udało się, no już dzisiaj zupełnie inaczej, wszystko fajnie, także super. Ja jeszcze tutaj pozostałości wyrzucam i tu znowu, zobaczcie, jest, czekajcie, tego typu sytuacja, pomadka i w Saint Laurent, czerwień taka, że ja tego w życiu nie użyję, bo to są zupełnie nie moje kolory. Tutaj jest, co to jest w ogóle? Chyba jest Estée Lauder. Też zobaczcie, jaka czerwona. To też wszystko wyrzucam do śmieci, bo jak nawet... Tak, Estée Lauder, czy nie Estée Lauder? Nie, chyba nie. Nieważne, ale to też ląduje w śmietniku, bo... U mnie to już chwilę leży. I skoro ja tego nie użyłam, to dajcie spokój. Dziewczyny i chłopaki, moi drodzy Państwo, dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Wiem, że ten vlog jest dość krótki, ale powiem wam szczerze, że jakoś tak dzisiaj brakło mi czasu na to wszystko. Mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej, jutro już będę miała lepsze motivation, słuchajcie, nówką kamerą. Zresztą ja w ogóle tą kamerą, co teraz nagrywam, no nie lubię nią nagrywać, no. Zawsze mi to jakoś tak nie bardzo. Dlatego też ja uciekam szybko montować dla was vloga. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj, zapraszam na jutro. Cześć, pa!